Cześć dziewczyny, mówiłam już o tym, jakie są takie częste przyczyny postawania bróstw nosowo-wargowych. Link do tego filmu będzie w opisie, jeżeli jesteś tym zainteresowana, żeby sobie je obejrzeć. A dzisiaj skupię się przede wszystkim na tym, co możemy zrobić, które miejsca w szczególności warto opracować, jeżeli takie bruzdy powstały i chcemy je sobie zmniejszyć albo spowolnić ich pogłębianie się. Często praca tylko miejscowa na twarzy może okazać się niewystarczająca, ponieważ chociażby jeżeli mamy obrzęki, i to jest taki problem ogólnoustrojowy, obrzęki na całym ciele, to wtedy też trzeba pracować nie tylko z twarzą. Może okazać się konieczne rozpracowywanie najpierw takich większych problemów zdrowotnych u specjalistów, lekarzy i innych terapeutów, a dopiero później ta praca na twarzy i w okolicach szyi, obręczy barkowej, będzie dawała już wystarczająco dobre efekty. Tak jak mówiłam, obrzęki, one mogą mieć swoje przyczyny w wielu różnych dysfunkcjach i chorobach. Możemy udać się na przykład do osteopaty, żeby takie większe napięcia w ciele, których same mogłybyśmy nie umieć odpowiednio usunąć, chociaż oczywiście jest wiele różnych sposobów, które można jak najbardziej wykonywać samemu i mogą dać naprawdę bardzo, bardzo dobre efekty. Tylko co najważniejsze, trzeba znaleźć przyczynę i wiedzieć mniej więcej po co i dlaczego coś warto robić. To co sama może zrobić, to chociażby jest rozluźnianie przepony, nauka oddychania przeponowego, żeby usprawnić krążenie limfy, a już bardziej lokalnie to koniecznie praca z obszarem szyi. Tu nie może być napięć, jeżeli nie chcemy mieć obrzęków. W tym na przykład tutaj rozluźnianie mosa przy okolicy ucha, rozluźnianie żwaczy, które znajdują się w tej okolicy, jak również zmniejszanie zwłóknień tutaj, w tej okolicy jego przyczepu początkowego, ponieważ to może mocno blokować odpływ. Blokady w tej okolicy mogą powodować, że tutaj będzie się nam zbierał obrzęk i będzie takie wrażenie, że jest taka brusta, ponieważ tu będzie więcej, a poniżej będzie mniej objętości tkanek. Dalej, przy obrzękach koniecznie rozluźniamy potylicę, mięsień potyliczno-czołowy wraz z rozcięgnem. Tu wszystko musi być plastyczne, ruszać się bez problemu, inaczej obrzęki mogą nam ściekać właśnie w okolice oczu czy właśnie w okolice bruzd. A jeżeli rozluźnimy, to trzeba jeszcze wyznaczyć kierunek, w którym ma płynąć limfa. Na moim kanale będą niektóre z tych technik pokazywane, więc sobie będziecie mogły je spróbować. Gdy się uśmiechamy, to tutaj te mięśnie, które się znajdują, one się kurczą, a często potem już nie wracają do pozycji wyjściowej i przez to to miejsce się pogłębia, jest większa bruzda, ponieważ mogą być na przykład obrzęki, które będą sprawiały, że te miejsce wyda się głębsze, wyda się taka, że tam jest bruzda, a może ktoś mieć twarz taką szczupłą, żadnych obrzęków, ale ta bruzda, taka głęboka zmarcha będzie naprawdę widoczna i to będzie głównie przez ponapinane mięśnie oraz przez to, że jak uśmiechamy się i tutaj skóra się zagina i inne wszystkie tkanki podskórne, to miejsce cały czas jest poddawane różnym uszkodzeniom. Robią się tam zwłóknienia i też całkowite usunięcie może okazać się niemożliwe, ponieważ nasze tkanki też mają swoją wytrzymałość i nie zniosą po prostu wszystkiego. Z poprzykurczanych mięśni, to dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa, trzeba, jak kurczy się w tą stronę, trzeba go rozmasować w przeciwną. Tak samo dźwigacz wargi górnej, jarzmowy większy i mniejszy oraz śmiechowy. To wszystkie mięśnie będą miały znaczący wpływ na to, żeby ta bruzda wydawała się głębsza. I jeżeli sobie jej rozciągniecie, rozmasujecie, to może w bardzo szybkim czasie okazać się, że zmniejszyła się ona. Co ważne podkreślenia, mięśnie mają różne wektory napięcia, ale ogólna tendencja tkanek jest taka, żeby kierować się do środka. W opisie pod tym filmem ja pokazuję taką jedną technikę na dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa.
To możecie sobie taką jedną przykładową zobaczyć, jak to wygląda i poćwiczyć ze mną. Żwacze, jeżeli są poprzykurczane, one będą też powodowały, że tkanki miękkie się przesuwają do środka i tak jak ogół tkanek od środka na zewnątrz kierujemy w odpowiedni sposób, znając odpowiednie techniki, tak same żwacze, one, ich kierunek napięcia jest od dołu do góry i je rozmasowujemy, rozciągamy, jeżeli jest taka potrzeba, z góry do dołu. Będzie na moim kanale filmik, jak rozmasowywać żwacze. Jeżeli masz problemy stomatologiczne, ortodontyczne, jakieś problemy z kośćmi, z szczęką, żuchwą i nieprawidłowym ustawieniem lub niedorozwojami różnymi czy wadami, to sam oczywiście nie jesteś w stanie tego sobie poprawić i będziesz potrzebowała pomocy różnych specjalistów, czy to stomatologów, chirurgów szczękowo-twarzowych, ortodontów, fizjoterapeutów stomatologicznych, osteopatów, logopedów, neurologopedów itd. Jeżeli masz duże problemy z zębami, to niestety koszty mogą być olbrzymie i to właśnie jak techniki samemu wykonać, kupić sobie jakieś szkolenie, kurs dobry, to jest niewielki koszt. Jednak tutaj w stomatologii może to być no niestety akurat ta najdroższa część. To, co chcę Wam jeszcze powiedzieć na koniec, to wybierając sobie odpowiednich specjalistów, wybierajcie takie osoby, które współpracują z różnymi innymi specjalistami, ponieważ w takich przypadkach trzeba zarówno uwzględnić wysokość zgryzu, sposób, okluzję, sposób, w jaki te zęby się ze sobą stykają, staw skroniowo-żuchwowy, de facto całą postawę ciała, ponieważ to też ma wpływ. Dobrych specjalistów nie ma wielu. Trzeba naprawdę bardzo ostrożnie sobie wybierać, sprawdzać, czy dobrze się znają, czy współpracują z innymi specjalistami, tak żeby po prostu nie robić sobie ogromnych kosztów i tych efektów niestety wystarczająco dobrych nie mieć. To dziś na tyle. Mam nadzieję, że temat był dla Ciebie ciekawy i czegoś się dowiedziałaś. Jeżeli masz jakieś pytania, to zadaj je pod tym filmem czy innym, tak żebym wiedziała, na jakie tematy zwracać uwagę w kolejnych. I do zobaczenia!